Dzień dobry, witajcie. Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj słuchajcie o kolejnej edycji współpracy Maria McDavida i Loży Dżentelmenów, czyli niezależnego szkockiego, niezależnego szkockiego botlera ze Speyside oraz Loży Dżentelmenów z Piaseczna pod Warszawą. Słuchajcie, to jest kolejna nasza wspólna beczka. A tym razem malutko, bo 100, 145 butelek na świecie. Jest to, jest to Linkwood. Linkwood, destylarnia będąca w rękach Diageo. Sama destylarnia powstaje w 1921 roku. Natomiast wtedy jeszcze, to jest ciekawostka, bo wtedy jeszcze robienie whisky jest nielegalne. E, przepisy wchodzą trochę później i w, y, pierwsza y, destylat y, pochodzi z tysiąc, w tej destylarni pochodzi z 1824 roku, kiedy już może legalnie tworzyć whisky. W związku z tym ktoś miał przeciek, że tak będzie ewidentnie i y, już sobie postawił destylarnię, żeby być przed konkurencją. No brawo Peter, Brau, y, Peter Brown, o ile y, Zapamiętałem, to, to on e, był twórcą i e, założycielem tej destylarni i właśnie no, najwidoczniej on miał takiego newsa sprzedanego odpowiednio wcześniej Destylarnia, tak naprawdę historia dość nudna, bo ona dość szybko trafia w ręce Scottish Malt Destillery, czyli e, e, t, 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 tego zrzeszenia, które... Po wielu przejściach i po wielu dołączeniu wielu innych marek, dzisiaj nazywa się Diageo. Tak? I w zasadzie od tego 1933 roku do dzisiaj Linkwood jest w rękach Diageo, w związku z tym już prawie 100 lat. Po drodze był rozbudowywany. W tym momencie z, tego, z tych pierwszych budynków to zostało tam dwa jest jeden magazyn, słodownia nieczynna. W związku z tym, ponieważ jest nieczynna od lat, to może też zostanie zniszczona. Bo diadżuje niestety jest bezwzględny i tutaj to jest gigantyczna korporacja i nie jest romantyczna. Tu po prostu ma działać i ta whisky ma być produkowana. W związku z tym no, tutaj różne rzeczy się mogą e, wydarzyć, ale zobaczymy. Na razie na razie słodownia sobie jest. E, początkowo były dwa alembiki, dwie, znaczy jedna para alembików, tak. W tym momencie mamy tych par, trzy e, działających. E, jest dobudowana nowa część, nazywano ją Linkwoodem B. No, tak naprawdę dzisiaj to już jest w zasadzie Linkwood link B, to jest w zasadzie Linkwood A, ponieważ większość z tego A została wyburzona, tak jak już wcześniej e, powiedziałem. Natomiast <tryk> produkują dużo. Produkują dużo, co nie oznacza, że produkują źle, bo to często nam się kojarzy, że A, jak masuwa, to jest kiepska. No nie, Linkwood jest całkiem niezły. Co więcej, jest cały czas w rękach Diageo i Diageo się z nim nie chce rozstawać, ponieważ wielu blenderów się bije o Linkwooda, ponieważ jest niezłą bazą do blendów. Co więcej, też fani single moldów mówią, no Linkwood to jednak jest coś fajnego. Linkwood wyszedł w serii Fauna i Flora, dwunastoletni Linkwood, czyli taki Linkwood jak nasz, nasz, też ma lat 12. Był w Rare Maltzach, w wydaniach Rare Maltz też przynajmniej dwa razy, no i w, w kilku innych wydaniach też się Linkwood przewijał, ale niezbyt często. Jednak główna produkcja idzie nadal do blendów i, i tyle. Na szlinku, słuchajcie, najpierw leżał w beczce po Bourbonie, ale następnie został przylany też do beczki po Bourbonie, ale tym razem było to pierwsze nalanie do beczki po Bourbonie-Kowal. Jest to o tyle istotne, że beczka po Burbonie kowal jest mniejsza, i, y, ale przez swój kształt i przez wielkość jest lepsza współpraca drewna z y, alkoholem. W związku z tym te rezultaty najczęściej są fajniejsze, tak? ona jest intensywniejsza, bardziej esencjonalna w aromaty, które może otrzymać od beczki po Burbonie. I tak też jest i e, tym razem. Ja ciągle zerkam na tą e, naszą butlę, ponieważ e, tak jak e, już mówiłem przy Glenelginie, że to jest pierwszy raz, kiedy Murray McDavid decyduje się na taką współpracę. To jest duże zaufanie też do naszej marki, tak? bo wiązanie się na jakiejś etykiecie powoduje tak naprawdę, że o tej pory no, troszeczkę będziemy ze sobą kojarzeni I jeżeli e, Loża wywinie jakiś numer, no to trochę to też pójdzie na Maria McDavid'a, w związku z tym skoro oni a, ufają nam na tyle, żeby zrobić z nami wspólny, e, wspólną etykietę, to jest naprawdę uważam coś i ja traktuję to absolutnie jako e, duże wyróżnienie. Ze strony tego uznanego, niezależnego Butlera. Dobrze, słuchajcie. Linkwood nasz już w kieliczku czeka. Zniknęliśmy się na powietrzu. Tu moc jest spora, chociaż nie tak spora jak w Elginie, bo to jest 57,2, no oczywiście whisky z pojedynczej beczki, tak jak mówiłem, 145 butelek na świecie, nigdy więcej nie będzie po smaku whisky z pojedynczej beczki, powtórzyć się nie da. Chciałbym Wam powiedzieć, że w ogóle nie jest alkoholowa, ale kłamałbym wierutnie, w związku z tym mówię, że czuć w nosie ten alkohol. wanilia, ale i masło szkockie, orzech. Trochę czekolady białej. Ten orzech mi fascynuje, to jest taki orzech laskowy, ale Zielony. Okej. Okay. No fajna, fajna, taka deserówka, bo to jest bardzo dużo. Słodkich owoców, ale aż takich kurczę, prawie ulepkowych, ulepkowych też słowa. Nie tu jest ananas na pewno. sporokadyzowanych rzeczy, typu właśnie ananas mango. E, bo jest też surowy, ale też jest skandyzowany tutaj wyczuwalny. E, sporo wanili, e, sporo y, jakiś mm, sekundę, bo to jest. Trochę poziomki, to jest, aż się zdziwiłem, to aż, bo ja nigdy nie czułem poziomki w Bułyszku. Znajmniej niech on nie pamiętam. Hmm, takie coś mi wyszło. Oczywiście dużo wanili przy tym. Ehm, wanili, karmelków, jakichś tego typu słodziusich rzeczy. Hmm, jest, ale ta, ta, ta poziomka to mnie zabiła, trochę przyznam szczerze. Hmm. Słodziusie Milusio bardzo sympatycznie. Wada finisz krótki. Ten finisz mógł być dłuższy, ale bardzo często przy świeżych, owocowych zapachach to te finisze potrafią być krótkie. Niestety, tutaj też to odczuwam. Jeżeli coś o finiszu, to mm, cytrusowość, tak to on to jest. No, <laughs> mówię, to jest lekkie wszystko, to są lekkie, takie estrowe zapachy, aromaty, w związku z tym troszeczkę się to nam gubi, ale to naprawdę się fajnie tam składa. Mm. Problem polega na tym, że po prostu to tak, to smakuje jak kompocik. Tak, tak się po prostu pije, wlewa, a jednak 57,2, W związku z tym, hmm, tak. Ostrożnie. Hmm. Tych owo owoców, tutaj tych słodkich owoców jest. Fajnie dużo. Hmm. Czyli jeszcze raz, słuchajcie, bo w nosie było bardziej, było mniej owocowo, tak? Było więcej tych masełka, szkockiego wanili, ale też tam jakieś czekolady białej, tak, jakieś takie nuty. W ustach. Zdecydowanie jest bardziej owocowo, cytrusowo, ale też e, owoce takie e, co, na maxa, nałożone cukrem, czyli takie właśnie e, e, kandyzowane. E, Finisz krótki, bardzo delikatny, e, natomiast zdecydowanie cytrusowy najbardziej. Tak, to, to jest to, jak można by to e, ubrać w całość. E, e, no i co? Na koniec powiem, że jeszcze kilka butelek jest. Kilkanaście, nawet. W związku z tym, jakby ktoś chciał, to zapraszam, chociaż pewnie po świętach już nie będzie, no bo to ten czas. Słuchajcie, pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam też na spotkania Klubu Loży Gentlemenów. Zapraszam Was też na naszego Facebooka. No i co? No i mam nadzieję, że do zobaczenia w realu, a jak nie w realu, to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.